Sędzia Kamil Zaradkiewicz, który pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zrezygnował. To protest przeciwko obstrukcji, jaką prowadzą tak zwani starzy sędziowie. Jego miejsce, zgodnie z decyzją prezydenta, zajął Aleksander Stępkowski. W sądzie najwyższym toczy się spór między tak zwanymi starymi sędziami a nowymi, powołanymi przy udziale Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Starzy sędziowie twierdzą, że ci nowi nie mają prawa orzekać. Kwestionują zatem decyzję prezydenta o powołaniu nowych sędziów w skład Sądu Najwyższego. Stąd właśnie próba obstrukcji przy wyborze nowego pierwszego prezesa. Mimo kilku prób nie udało się wyłonić pięciu kandydatów, spośród których nowego pierwszego prezesa miałby wskazać prezydent. Dlatego sędzia Kamil... Kamil Zaratkiewicz, który pełnił obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta z wnioskiem o zmianę regulaminu. Druga strona, czyli starzy sędziowie, domagali się jego odwołania, osiągnęli swój cel, ale to Kamil Zaratkiewicz sam zrezygnował. Teraz w jego miejsce prezydent Andrzej Duda wskazał Aleksandra Stępkowskiego, który podobnie jak Zaratkiewicz został wybrany przy udziale nowej.